Słuchajcie, na start to ja mam dwa pytania. Pierwsze to skąd jesteście na czacie, a drugie to zaraz powiem, będzie trochę bardziej skomplikowane, więc włącz swoje szare komórki, nie śpi, zwiedzaj, po to tutaj jesteś, żeby zaczerpnąć, no jeżeli nie inspiracji, to chociaż czegoś nowego, jeżeli nie czegoś nowego, to może właśnie inspiracji. UK, Belgia, Stalowa Wola, Kraków, Katowice. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zza granicy, zza oceanu i z różnych miejsc na świecie. Słuchajcie, ja się przedstawię krótko i na temat. Za chwilę zobaczysz przykład mojego życia, a także przykład wykresów. Także tutaj rozmawiamy praktycznie, co się dzieje na tych wykresach, z czym masz do czynienia. Także pokażę tobie zaraz powtarzające się sytuacje. Pokażę tobie, co się może wydarzyć na tych wykresach. Pokażę tobie to, co już się wydarzyło, co się powtarza i to, co może się wydarzyć dzisiaj i pojutrze, czyli powtarzające się układy. Także mega interesujący temat. Również na webinarze dowiesz się, jak normalnie kursy na naszej stronie, z tej strony notabene Wiśniewski Michał, jestem tutaj na zdjęciu, nasz projekt jako być może jeden z niewielu na świecie i prawdopodobnie jedyny w Polsce, funkcjonuje od 2010 roku faktycznie, od kilkunastu lat prowadzimy kursy i analizy techniczne. Także przeszkoliły się setki osób, gdzie możecie zobaczyć opinie klientów z lat 2000, 2012, 2016, opinie faksowe, mailowe z domów tradingowych, różne kwestie, które pojawiały się na przestrzeni tych lat. Prowadziłem również szkolenia dla klientów typu domów tradingowych, ale również dla firm typu brokerzy przykładowo, tak? Także to też się powtarzało. Za chwilę zobaczysz powtarzające się układy na slajdach, ale to za chwilę. Także witam serdecznie jeszcze raz. Z tej strony Wiśniewski Michał, w ten sposób wyglądam. Także kilka krótkich slajdów, co robimy, w jaki sposób pracujemy. Zobaczysz zdjęcia z mojego życia za chwilę, jak żyję na Karaibach od 2012 roku, w jaki sposób. I tutaj pytanie do was. Jesteście gotowi na pytanie numer dwa, które trochę bardziej angażuje szare komórki niż skąd jesteś, jak mnie słychać. Słuchajcie, co musiałby kliknąć w tobie dzisiaj, żebyś miał ten kryształ inspiracji w sobie? Bo słuchaj, to ja do Forexu przykładowo, czy do innych tematów również, podchodziłem często 2-3 razy. Otwierałem platformę, zamykałem, rok później zająłem się tym. To spowalniało to, że w 2010 roku rzuciłem pracę we wszystkich firmach, bankach, domach tradingowych, powiedziałem pizdusty wszystkim i to mi dało przewagę, że 2 lata później już żyłem na południu Meksyku, tak? Niezależnie. A co u ciebie musiałoby, jak myślisz, co musiałoby się wydarzyć, co byłoby takim małym kryształem czy chociażby nasieniem, które mogłoby wykiełkować inspiracji? Bo za chwilę będziesz miał sytuację, tak? Przedstawię tobie dowody, jak ludzie tradują, zarabiają 300-500 dolarów na czacie w poszczególnych tradach, znaczy na czacie, pokazują na naszym czacie mentoringowym, jak te trady wyglądają w danym dniu, jak otwierają te transakcje, tak? Jak te trady wyglądają w danym dniu na podstawie tego, co nauczyli się wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, tak? Natomiast co musiałoby się wydarzyć u ciebie, żebyś powiedział ok, dzisiaj albo w przyszłym miesiącu, czy po prostu jestem gotowy. Nie mówię tylko o tym temacie, ale może w innym temacie. Może chciałeś się nauczyć tańczyć, tak jak ja. Salsa, jakaś kizomba, głupie tańce funkcjonują za mną. Latami chodzę na zajęcia i te wszystkie zajęcia są do dupy. Jeszcze nie spotkałem takich zajęć, które byłyby fajne. Albo przepycham się z tymi dziewczynami, znaczy one ze mną się przepychają. Początkujące dziewczyny na salsie próbują mnie prowadzić, tak? Mimo tego, że jestem na lekcji 38 w życiu, a one na pierwszej, nie? Także tego typu nie znalazłem swojego miejsca, żeby nauczyć się tańczyć, tak? Kizomby, salsy i tak dalej. Ale żeby zarabiać pieniądze, miejsce już mamy. I to jest miejsce z tymi ludźmi. Przypominam, to jest czat Forex mentoringowy, czyli czat ludzi, którzy już są na kursie. Tu jest też jeden ziomek ze Stanów czy skądś tam angielskojęzyczny na nasz czat, który ma kurs tylko po angielsku, także niedługo przejdziemy też w kursy angielskie, także z Polski być może to jest ostatni rok czy ostatnie miesiące, kiedy prowadzimy szkolenia po polsku, gdzie możesz za grosze wykupić tego typu szkolenia, czy dzisiaj akurat centralnie mówię za grosze, bo to jest grosz, to co tobie pokażę w drugiej części zajęć, czyli będziesz mógł, szukam tutaj przeglądarki odpowiedniej, będziesz mógł zobaczyć, w jaki sposób szkolenia, które normalnie
są w cenie 1500 zł. Trzy takie szkolenia kosztowałyby 5000, tak? A dzisiaj zobaczysz, jak kilka takich szkoleń razem, tak? 300 zł, 800 zł, 800 zł, 500 zł, 1500 zł, 1400 zł. W pakiecie Gold będziesz mógł odebrać nie za 600 zł, tak jak wcześniej, tylko jeszcze dużo taniej, czyli za ułamek ceny tego, słuchaj, co taka nauka by cię kosztowała pierwszy dzień, nie mówiąc o pierwszym miesiącu, tak? Tutaj piszecie o wierze w siebie, o jakichś kłopotach, których trzeba byłoby przeskoczyć. Artur pisze, że już ma inspirację, dlatego tu jest. U mnie już kliknęła Agnieszka, super. Andrzej ze Szczecina, pozdrawiam. Agnieszka, niepoprawny trader, tutaj pisze, jest u nas niepoprawny trader. Białystok i tak dalej. Także słuchajcie, to jest pytanie retoryczne. Co musiałby kliknąć w tobie, bo za chwilę będzie możliwość takiego kliku i to, co zobaczysz gdzieś na moich zdjęciach, jak wygląda moje życie od 10 lat, którym to życie miał, już jestem znudzony. Ja patrzę, co dalej, tak? Karaiby i baseny, dżungle i najpiękniejsze morze już tak mi się przejadły po prostu po 12 latach, że szukam, co dalej. Także dla mnie dalej to niesamowici przyjaciele, niesamowita miłość, niesamowity partner związkowy, niesamowite projekty, które by mnie inspirowały, a nie tylko forsa. Czyli zarobiłem 5000 dolarów, 2 dni. No fajnie, no i co z tego? I co z tego, tak? Jak siedzisz sam, na przykład w takiej chacie, jak tutaj widzicie na zdjęciu za mną, siedzisz, ale na przykład sam cały dzień, bo nikt ciekawy ze świata cię nie odwiedza. No okej, w przyszłym tygodniu mnie odwiedzi ktoś ciekawy, ale nie codziennie, a chciałbym, żeby co drugi dzień ktoś mnie ciekawy odwiedzał, rozumiesz? Także tutaj w Atlancie przykładowo ja odwiedzałem ciekawą dziewczynę, zaprosiła mnie do Atlanty w Stanach Zjednoczonych, ale to było ze 3 lata temu, zobacz, 2020 rok, tak? Ze 2-3 lata temu, także teraz do Stanów się wybieram z inną dziewczyną fajną, która też mnie zaprosiła. Michał, wpadnij do Miami, moi znajomi mają dom, mamy więcej znajomych w Miami, wpadaj, jest się gdzie zatrzymać, a tak normalnie do Miami ja nie jeżdżę, bo nocleg tam kosztuje 130 dolarów, ale w takim chujowym hoteliku gdzieś przy autostradzie, a taki lepszy to pewnie jest 300 dolarów, 500 za dobę, także wcale mi się tam nie spieszy. Ale jak mnie ktoś zaprosi, powie, hej, mamy chatę, dom, fajne towarzystwo, no to mówię, jasne, loty są prawie za darmo na świecie teraz. Za 1000 dolarów można jechać na koniec świata, a 200-300 dolarów gdzieś niedaleko. Także pytam, co byłoby twoją inspiracją, bo moją inspiracją jest więcej czasu wolnego, więcej miłości, więcej przyjaciół, także troszeczkę dowiesz się w projekcie, przekazuję wam link do kursu początkującego, jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał. Właśnie wkleiłem na czacie kurs 1200 zł, możesz odebrać i checklistę, jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał. Kamil, szef se kupił fajne auto, kiedy ja podziwiałem, powiedział mi, że jak będę dobrze pracował, to za rok on se kupi jeszcze lepszy. To taki żart z Facebooka, tak? No wiesz, jak będziesz pracował już dla szefa, czy pracujemy dla tych szefów, no to różnie bywa. Na przykład u mnie, ja pracuję z ludźmi i oni dobrze zarabiają, także mogą kupować sobie nowe auto, jak rok pracują w naszym projekcie, tak? Mamy kilku ludzi, którzy pomagają w projekcie, bardzo dobrze zarabiają, jak na polskie warunki oczywiście, tak? Także słuchajcie, wstępem 12 powtarzających się układów, czyli system skalpingu, jak skalpować, czyli jak odbierać transakcje w 10-15 minut. Z tej strony Michał Wiśniewski, pochodzę ze Szczecina, ale nie mieszkam w Polsce od 2012 roku, co być może jest takim sobie albo najlepszym dowodem na to, że to wszystko, o czym mówię, punkt po punkcie, gdzieś tam działa, jak zastosujemy to w praktyce, tak? Nie tylko na wykresach, ale w życiu. Także nasz projekt od 2010 roku prowadzimy, także pokażę ci, jak 1000 dolarów pierwszy zarobić oraz jak powtarzać tego typu transakcje na przestrzeni 2, 3, 4, 6, 8 tygodni czasu, tak? Także myślę, wystarczy tej prezentacji, przechodzimy na wykresy na żywo. Także tu jest kilka sytuacji, których, żeby zrozumieć, co się dzieje, czasami robię jakiś krótki wstęp, tak? Tego, co się dzieje, typu, ok, jak są układy, które się powtarzają, przykładowo, tak? Tutaj na zdjęciu widzicie, mamy jakiś spadek, boom, jest tutaj świeca z cieniem i kolejny spadek. No to jest jedna z najpiękniejszych sytuacji, która może się powtarzać tutaj, zakreślam to i widzicie tutaj otwarty trade, spóźniony, także ten trade mógłby tutaj być półkę wyżej w punkcie 1 otwarty, a został otwarty w punkcie 2, ale super, super slajd, że tak powiem. Jakiś to chyba jakiś mój trade był Gold H4, a możliwe, że któregoś z naszych kursantów, bo wy robicie takie same trade'y,
od 2010-2011 roku, jak to pokazujemy. Także słuchajcie, duża inspiracja otoczenia ludzi, z którymi możesz być, którzy tłuką to samo. Zobacz, przecież to przypadkiem otworzyłem teraz na tym zdjęciu w czacie mentoringowym. To, co tutaj widzicie, trade, to jest prawie to samo. Tutaj ja zaznaczyłem jedynką i dwójką momenty do wejścia w rynek. Tutaj to jest trade kursantu, to na pewno nie jest mój screen, tak? Także jeszcze raz przełączę na tutaj brokera. Nie, sorry, to było zdjęcie, to był broker, to było zdjęcie. Tutaj jest zdjęcie, słuchajcie, slajdu nie jest sprzed kilku lat mojego trade'u, a tutaj jeszcze raz przełączę na czat mentoringowy Forex Trader, a to jest zdjęcie kursanta. Czyli widzicie te cienie i zjazd świecy w dół, to jest ten moment, który tutaj opisywaliśmy przed chwilą. To jest najlepszy dowód na to, że to działa w praktyce. Także to jest duża inspiracja nie tylko dla Was, ale dla mnie, żeby rozwijać tego typu projekty, tak? Bo to nie tylko jest forsa, ale również pomoc ludziom, którzy robią to w praktyce i mogą wyzwolić się do jakiejś niezależności finansowej, już nie mówię do wielkiego jakiegoś zamożności, bogactwa, chociaż to może też, ale do niezależności finansowej tymi właśnie tradami, które widzicie na żywo od ludzi, którzy tydzień temu wklejali, czy wczoraj, czy godzinę temu wklejali te trady. Widzicie, tu są same trady na mentoringu Forex is Trader, bo to jest czat już kursantów, którzy weszli w profesjonalny kurs. Tak? Także to jest pierwsza rzecz, do której będziemy wracali za chwilę. Przejdźmy teraz na wykresy. Czy jak tutaj przechodzę na te slajdy, jakich wyników możecie oczekiwać? Czy jak wykonujemy trady na 1500, 3000 dolarów, czym to się różni? A jak trade na 300, 500 dolarów? Widzisz, tu jest jakiś trade, który zaczyna na 350 dolarów i jest trade na 1200 już, tak? Także często to jest piramidowe wejście w rynek, czyli przykładowo otwieramy dwa kontrakty i jeden kontrakt, tak? I to wszystko spada, budując profit, także tego typu elementów się też nauczysz. Typowo to nie jest z domu tradingowego, bo w domu tradingowym nie traduje się w ten sposób, ale to jest jakieś inwestycyjne podejście do rynku nawet krótkoterminowo, czyli taki scalping, czyli że tradujemy w przeciągu dnia 15-20 minut. Tak? Także tutaj przykład takiego tradu, który po prostu jest otwarty w ramach patternu numer 2, który to nazywamy P2, czyli rynek jest w takiej bardzo krótkiej konsolidacji, realizacji zysku tutaj, tak? To jest ten moment A i moment B wyłamuje się z tej konsolidacji. Tutaj ja mówię na szkoleniach profesjonalnych, to jest kolejny element, jak rynek robi test albo jak cofa się i testuje. To są jeden i drugi rodzaj testów. Czy są osoby, które są na kursie, właśnie Jack napisał, że kupiłem u ciebie 4 w jednym. To jest akurat pakiet, który kosztuje, słuchajcie, 2000 zł, czyli już powiedzmy jakaś półka wejściowa, że otrzymujesz 4 potężne kursy pełne za 2 koła, czyli tyle co nic. No słuchaj, 500 dolarów na rynku, to ja wysadzam, wiesz, jednego dnia, jak trade nie w tą stronę leci, tak? Czy 1000 dolarów. Ale jak leci w tą stronę, to zarabiam 1000, 1500, 2. Tutaj interwał to jest pewnie M30, za chwilę zobaczymy, ale pytanie do Was, czy są osoby, które już znają testy, czyli tutaj to, co rozrysowuje 1 i 2, czyli z kursów właśnie 4 w 1 albo z profesjonalnego mentoringu pełnego, czyli pytam, czy są osoby dzisiaj, które są już na kursie, zarabiają pieniądze, to też mnie interesuje, nie zawsze o to pytam, ale na zajęciach z reguły są nasi kursanci w liczbie tam kilku osób, tak, tutaj Kamil pisze tak, Agnieszka jeszcze nie, Krzysztof tak, Bartłomiej mówi nie. Tak, no pytam o osoby, które są, Krzysztof, bo te osoby zaraz będą odpowiadały na pytania, które będę zadawał takie jak na kursie, czyli takie troszeczkę bardziej krótkie piłki, czyli widzicie, tutaj za godzinkę mamy zajęcia mentoringowe, czyli dla tych, którzy uczestniczą w profesjonalnych kursach. I to już jest troszeczkę next level, bo tutaj nie mamy jakiejś prezentacji, nie rozmawiamy o dupie Marynie, tylko po prostu wchodzimy na wykres i ja pytam, jaki to jest rodzaj testu, czy tu są sprzedawcy, czy kupujący, kiedy można spodziewać się spadku i jaka jest siła fali, czyli takie rzeczy, które człowiek jak traduje, to od razu powinien cię zapytać i od razu powinien odpowiedzieć. Domyślam się, że na innych kursach tego nie spotkacie, ani na kursie wideo, ani na kursie na żywo w innych miejscach, nie tylko w Polsce, ani na świecie. Tutaj
od razu tego doświadczycie. Także próbuję Wam przekazać odrobinę tej inspiracji, co się dzieje u nas na kursie, czytaj w projekcie Forex jest Trader, a co jak przystępujecie do jakichś innych kursów i tam gość tłumaczy, że są jakieś przecięcie, jakiś moving average, tak zwane MA i coś tam następuje, trzy sygnały muszą się spotkać razem i tak dalej, no to taki człowiek, kto się uczy tradować, mogę tobie powiedzieć, tak? Uczy się tradować. Także są też traderzy w Polsce, mega doświadczeni, jak słucham gdzieś tam Rafała czy innych ludzi, no to słychać, że mają duży sens. Nie wiem, na ile przekazują wiedzę faktycznie, bo słyszę, że dużo mówią, ale nie widzę ich wejść w rynek, ani dlaczego wchodzą. U nas jest to bardzo prosto znowu opisane, tak? Że bardzo prosto wejście w rynek i pokazuje, dlaczego to się dzieje i gdzie te wyjścia w rynek następują. I to w innych książkach możesz spotkać tego typu elementy, że o, tam ktoś pisze, że tak, tu wyłamanie z flagi, to jest flaga, tak, ale to jest bullshit, bo oni nie piszą, jaka dynamika ceny, w jakich godzinach, na jakim instrumencie, jaką ilość pipsów można odebrać, czy tutaj celujemy w 150, czy 3000 pipsów, tak, bo tutaj wyłamanie, jeżeli to jest S&P 500, a jest, tutaj M30, wykres ten drugi, S&P 500, tak, tutaj jest olbrzymia ilość pipsów, to jest 300, 500, 800 pipsów, tak, także tutaj jednym mikrokontraktem $800 możesz zarobić, malutkim kontraktem, mini kontraktem, tak? A dużym kontraktem 8000. Także skąd podniecenie na Forexie czy kontraktami terminowymi? Właśnie stąd. Także bardzo szybko możesz odebrać $800. To akurat mówię o pojedynczych tradach. Jak zaczynasz, to wiadomo, troszeczkę bardziej będziemy mówili o tym, że tutaj mikrokontraktem odbierzesz $80-$120 w pierwszych tradach, to w ten sposób też uzbierasz $1500 na przestrzeni tych 6 tygodni czasu, tak? Nawet jak zaczynasz kontem 500 zł czy $500, tak? Tylko to musi być konto z odpowiednią dźwignią. Także jak u jakiego brokera otworzyć konto? No sorry, prawdopodobnie nie u brokera w Polsce, który tej dźwigni nie ma. Tylko tutaj przekazuję Wam link do brokera IC Markets, brokera, który był polecany u Was i możecie odebrać kursy o wartości 3000 zł, korzystając tutaj z linku polecenia zielonego klawisza odbierz kursy. Także wklejam teraz na czacie, bo pytacie często o to, hej, jaki broker mnie nie oszuka, jaki wypłaci pieniądze. No większość brokerów niestety nie wypłacą Tobie tych pieniędzy, to chyba statystyka, jak wybiegacie po różnych ruskich, angielskich brokerach, nieznanych, jakichś takich firemkach małych, to te firemki nie wypłacają pieniędzy, tak? Sorry, te firemki. To musi być duży broker płynny, tak? Tak? XM też jest dobrym brokerem, Jack pyta. Też polecaliśmy go na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Tutaj zatrzymam się na minutę odnośnie brokera, bo tutaj wtapiacie najwięcej pieniędzy. Powtarzam taką historię. Chłopaka, który widzę, że był przepalony przez tydzień tradowania na kawie całe noce, on w 3 dni zarobił 120 tysięcy funtów i mu broker nie wypłacił gdzieś tam w Anglii, tak? No bo to była jakaś firemka, to nie był broker, to była jakaś firma, która podszywa się za brokerów, tak? To z taką sytuacją to mamy coś z drugim klientem, który nas wcześniej nie znał i wtopił tam 5 tysięcy, 15 tysięcy dolarów funtów, tak? W TMS Brokers prowadziłem, słuchajcie, szkolenia w przyszłości. Także możecie zobaczyć gdzieś nasze slajdy szkoleniowe z TMS, jak prowadziłem. Jest to fajny broker i fajni ludzie tam pracują. Także tutaj akurat możecie prawdopodobnie wypłacić pieniądze, tak, z tego brokera polskiego. Drugim takim największym brokerem, którego nazwy nie powiem, w Polsce jest najgorszy broker na świecie. Także ten największy w Polsce, którego nazwy nie powiem, u którego macie rachunki, to jest najgorszy broker na świecie, z jakim się spotkałem. Opóźnia transakcje, rozwiązuje pewnie konta klientów, jak ktoś jest zarobkowy, ma bardzo opieszałą, agresywną obsługę, buractwo takie tam pracuje, tak? Także sami możecie napisać, co to za największy broker w Polsce, który najstarszym też jest brokerem w Polsce, domyślam się, tak? Także chyba wiecie już z własnego doświadczenia. Także to tak odnośnie brokerów. A tutaj macie, słuchajcie, to jest pattern numer jeden, to jest pattern numer jeden, to jest pattern numer jeden, to jest pattern numer dwa, tu jest pattern numer jeden i to jest pattern numer dwa.
dwa najczęstsze paterny, których od razu nas nauczycie się na szkoleniu. Od razu, pierwszego dnia, pierwszej godziny. Bez żadnego pieprzenia, bez żadnych Fibonacci, wsparcia oporów, przegięć. Od razu zobaczysz, jak tradować po prostu. Wchodzisz na rynek i od razu przechodzimy teraz do rynku, czyli szukamy na wykresie, gdzie te momenty powtarzających układów się duplikują. Jakub pyta, Michał, co powiesz o mForex z mBanku? mForex jest super, to jest właśnie platforma, na której mam tu otwarte konto. Jest to super broker, tylko polski, także nie wiem, jaką on ma tam dźwignię mizerną. 1 do 20, żeby tu otworzyć jakiś duży kontrakt, to chyba muszę mieć 20 tysięcy na koncie. A ja nie lubię trzymać 20 tysięcy tylko po to, żeby jeden lot otworzyć, tak? Jak na innej platformie mogę mieć 5 tysięcy złotych, żeby otworzyć jeden lot, taką dużą transakcję, czyli za 20 tysięcy otworzy 4 loty, rozumiesz? To jest jedyny problem. Dla mForex prowadziłem też zajęcia, jak ten broker pojawił się na rynku, także prowadziliśmy też tam zajęcia. Tutaj natomiast typowe sytuacje na rynku, z których najszybciej możesz się wyszkolić w taki sposób pokazowy, tak? Tutaj przykładowo trading na danych, także nie jest to typowy moment dla nowicjusza do handlu, tak? Tutaj mamy nieduże wsparcie opór, rynek nie kontynuował spadku, natomiast tutaj mamy typowy pattern numer 2 z kontynuacją, także przybliżę tutaj ten wykres, ok? Jest jeden z typowych momentów, którego szukamy na rynku. Bardzo prosta sytuacja do wejścia w rynek, ona też się powtarza tutaj, tak? Czyli to są typowe paterny, pattern numer 2, pattern numer 2. Z tych momentów bardzo łatwo znaleźć je historycznie, na żywo macie trochę większy problem, dlatego też się uczycie z tym, tak? Zobacz, to jest 300 pipsów, to jest $300 albo $3000 w bardzo prostym ruchu, który trwał godzinę. Tutaj ten drugi ruch podejrzewałem to samo, 180 pipsów, czyli $1800 czy $180 jednym mini kontraktem z tego, co się dzieje tutaj na wykresie. Natomiast teraz ten wykres jest wzrostowy, także normalnie S&P 500 jest bardzo interesujący wzrostowy. Zobaczcie, jakie ma fale wzrostowe. Natomiast przy potencjalnym krachu w Stanach Zjednoczonych, czyli dwóch banków, których akcje spadło 97%, bo się wykrzaczyły, tak? Kolokwialnie mówiąc. To rynek, że tak powiem, słabo wygląda, ale wszyscy wchodzą w rynek, więc nie, może się z tym nie kłócić, może wejdziemy w pozycję długie niedługo, tak? Jak się nie odbędzie krach, a jest tyle zakupów, odwrotnie proporcjonalnie do tego, co pokazuje system bankowy w Stanach, że jest w rozsypce, a ludzie zaczynają więcej kryptowalut kupować, także tego typu rzeczy też dowiesz się na naszym kursie. Co to oznacza? O czym ja mówię? Czego tak naprawdę? Co to znaczy, że się dowiesz tego na kursie? To znaczy, że jak spojrzymy na kryptowaluty, tutaj przykładowo Ethereum, to zobaczymy, że ta kryptowaluta, zobaczcie Ethereum, czyli taki Bitcoin drugi, być może znacie, czy zakładam, że znacie, nie? Ona, zaznaczę tutaj falą, bum, 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 rośnie. Mimo tego, że jest kwas na rynku, to rośnie. Ja nie wiem, czy inwestorzy nie uciekają z rynków klasycznych, kryptowaluty, czyli jest odwrotna sytuacja niż dekadę, dwie temu, gdzie to były śmieciowe instrumenty, a teraz wszyscy tak jakby zobaczyli, uwierzyli łącznie ze mną, że to są instrumenty, które zapewniają nam przyszłość i niezależność może. I one zaczynają rosnąć, czyli inwestorzy tacy jak ja przestają patrzeć na nie śmieciowo, tylko patrzą jako agresywny instrument, który faktycznie wypłynął, tak? Dobrze, do góry, czy będzie wypływał dalej, tak? Więc patrzę też, jak zakupić różne coiny, nie tylko to. Także tego też się nauczysz na kursie. Tego się nauczysz, słuchaj, w naszej strefie Labs, gdzie za chwilę dowiesz się, w jaki sposób ona nie kosztuje tutaj 700 zł, czyli tylko za 2,5 stówy abonament co miesiąc możesz płacić. Możesz też zrezygnować w dowolnym momencie. Zachęcam do kontynuowania co najmniej kilka miesięcy takiego abonamentu w pakiecie Gold. To jest tylko 2,5 stówy, czyli się śmieje koszt jakichś jeansów lepszych albo nawet nie lepszych w dzisiejszych czasach, tylko jakichś dobrych. A w ten sposób masz dostęp do tej całej wiedzy, co tutaj jest w środku takiego pakietu Gold. Masa materiałów. To są całe kursy, łącznie z publikacją danych, czyli jak tradujemy na danych.
finansowych, coś, czego nie spotkasz na żadnym kursie w Polsce, domyślam się, nikt tego nie prowadzi, bo na świecie też tego nie spotkasz w kursach. To tak mówię ogólnie, no bo może gdzieś tam jakiś trader, o którym nie wie, prowadzi takie zajęcia, ale ja się jeszcze nie spotkałem z tym. Także my pokazujemy dokładnie, jak na danych, tak jak na S&P 500 pokazywałem gdzieś, nie wiem, moment był tutaj strzału, gdzieś tutaj było takie wybicie, tak, na danych finansowych typowych, zaraz do tego przejdziemy, to uczysz się, jakie są warianty na danych właśnie, tak, ruchów dużych. Tutaj kolejny instrument, nie chcę was zanudzać jednym, mimo tego, że na jednym znajdziemy wszystko, co potrzeba, co się dzieje, tak, na rynku, czy co się działo, znajdziesz, powtarzając się, układy, szanse na dzisiaj, na jutro, zobaczcie, tu jest pattern numer dwa, typowe, to na wsparciu oporze, tutaj całość tej formacji to jest pattern numer 3, czyli coś w tym stylu, tak? Mamy wsparcie, opór, rynek się wybija, wraca i znowu się wybija w dół. To jest pattern numer 3. To są pierwsze trzy podstawowe układy, tak? A gdzie wchodzić pozycję? Tutaj zawsze po patternie numer 2. Czyli jak pattern się pojawia, to zawsze po patternie wchodzimy w pozycję. Jak się pattern pojawia numer 3, to zawsze po patternie. Czyli on musi się zarysować w pełni. Tutaj akurat flaga, jakieś takie szajs, wybicie, zwykły też ruch. Interesujący, także wy możecie robić screeny sobie na naszych zajęciach, a tutaj jakbyśmy mieli przeanalizować, co się dzieje tutaj na rynku. Czy ten rynek jednak płynie do góry, czy popłynie w dół? Co się dzieje takiego na rynku? Jak myślicie, jakie jest szansa? Odpowiedzcie na nie śpijcie, odpowiedzcie na czacie, co się dzieje, tak? Tutaj piszecie o obniżeniu stóp procentowych, to już takie specjalistyczne rzeczy, o których rozmawiamy też na kursie, nie? Czyli jak dane wychodzą, jak stopy są podwyższane, obniżane. W górę, w dół, pójdzie do góry, polecą w dół. Ja pytam tutaj, co jest widoczne w wykresie, bo my nie wiemy tak naprawdę, czy wykres pójdzie w górę, czy w dół, ale z tego, co wykres tutaj pokazuje, zapytam tak. Czy tutaj ta flaga, którą oznaczyłem, to jest realizacja zysku, czy wejście kupujących? Czy to jest realizacja zysku, czy to jest wejście kupujących? Tak? Pierwsza czy druga opcja. Czy to jest wszystko to flaga, to jest realizacja zysku po tym, jak rynek spada, czy to jest faktyczne wejście kupujących, dlatego on tak zajebiście rośnie, tak? Według osób, które mówią przykładowo na czacie, że w górę. Tak? Bo tutaj opinie możemy mieć różne, co jest dobre dla Polski, co jest dobre dla wykresu, co jest dobre dla twojego zdrowia, ale na koniec dnia jeden z nas będzie zdrowy finansowo, zdrowotnie, politycznie, a drugi nie, jeżeli te opinie są góra albo dół całkowicie rozbieżne. Rozumiesz? Ja szanuję wszystkie opinie, ale mówię wam o tym, że są takie miejsca w życiu jak związki, miłość, gdzie jedno i drugie może mieć rację. Całkowicie białe, czarne, wszyscy mają rację. Ale na wykresie takich momentów jest mało. Że to wszystko to jest realizacja zysku, tak? Także o tym mowa, drodzy panowie. Tutaj mamy mocnych sprzedawców. Zobaczcie, prosty przykład. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest pięć świec spadkowych. A ile wykres musiał stąd zrobić świec, żeby dorosnąć tutaj? Jeszcze raz to narysuję, tak? Tutaj mamy pięć świec. Nawet nie liczę, ile to punktów, tak? A tutaj z tego punktu, od punktu 1 do 2, rynek spadł tam ileś pipsów, a od punktu 3 do punktu 4, ile musiało świec się pojawić, żeby wykres zrobił ten sam odcinek wzrostowy, tak? To bardzo wyodrębni tobie psychice na przyszłość, w jaki sposób popełniasz błędy na rynku. Zobacz, tu jest 61 świec wzrostowych, żeby mniej więcej ten sam odcinek wzrostowy mógł się wydarzyć na rynku, padło 61 świec. Tutaj jest 5 świec spadkowych. Czyli jaki jest stosunek? Czy to są kupujący, czy sprzedawcy na rynku dominują? Tak? Zależy od interwału, jak kupiszę. Nie, nie zależy od interwału. Także słuchajcie, próbuję wam przekazać jakąś fundamentalną wiedzę na wykresach. Ile można się nauczyć w 5-30 minut dosłownie na rynku? Tak? Nigdzie indziej nie spotkasz tej wiedzy, bo będą rysowali ci tam jakieś przecinające się średnie, jakieś tam wsparcie, opór, jakieś inne, jakieś nietoperze, formacje, wolumen tutaj na dole, tak? To jest wszystko, słuchajcie, w ten sposób Warren Buffett nie handluje na rynku.
ten sposób ja nie handluję na rynku. Nikt, kto ma łeb na karku i 20-30 lat tradingu, nie handluje w ten sposób na rynku. To są proste decyzje w taki prosty sposób często, żebyś się zdziwił. Tak jak tu ci pokazałem, 61 świec wzrostowych, 5 spadkowych. Powinieneś wiedzieć, co zrobić z tym faktem, czego szukać. Także zobaczcie, ile na czacie ludzi będzie odpowiadało, że ten wykres może iść do góry, albo że powinien, albo że jest właśnie w trendzie wzrostowym. Tak? No w trendzie może jakimś krótkim wzrostowym tu jest. Może ja nie mówię, że się nie wybije do góry, ale mówię, że jego potencjał na wzrost jest 3, jeżeli nie 12-krotnie słabszy niż na spadek. Czyli ten spadek tu jest zaznaczony. Tak? Także próbuję wam tylko pokazać, jaki to jest stosunek wiedzy. No i w jaki sposób w życiu chcemy zarobić pierwsze 100 tysięcy na rynku dolarów? Nawet nie mówię złotych, dolarów, tak? No to może zająć jeden rok. Pokazuję na zajęciach, jak 128 tysięcy w rok był zarobiony, to był jeden z lat 2016 czy 17, szczerze mówiąc, to nie był wczorajszy rok, tak? To były jakieś lata wcześniej, 128 tysięcy dolarów rocznie. To się nie pojawia znikąd, to się pojawia z bardzo prostych decyzji, bardzo konkretnej wiedzy, tak? Także spójrzmy na inne wykresy. Tutaj ropa. O, ropa, zajebisty przykład, bo zobacz, jesteśmy tutaj, może jeszcze raz, jaką mamy przewagę na rynku? Zbadajmy świece. Jedna, druga, trzecia. Trzy świece spadkowe, tak? Tutaj mamy jedna, druga, trzecia, czwarta. Kto jest przewagą na rynku? Wzrost czy spadek? Tak? Czy to jest realizacja zysku, czy to jest wejście kupujących? Tu jest to bardziej widoczne, prawda? Szczególnie po krótkiej lekcji dzisiejszej, że tutaj spadek, po pierwsze, świece spadkowe są 5-krotnie większe, po drugie, 3 razy szybsze, po drugie, te świece nie mają też siły, po drugie, tu już mamy negację sprzedaży, to jest klasyczny pattern numer 1, potencjalny do zajęcia pozycji, jeżeli wiesz, w jaki sposób on się testuje w punkcie 2, czyli tutaj, gdzie nakreśliłem, jak się testuje, o jakiej godzinie, co się dzieje takiego. Do tego służą też informacje, które odbierzesz u nas w kursie. Nie wiem, czy tutaj mam gdzieś checklistę do wejścia w pozycji. Gdzieś tutaj mamy na pewno checklistę. Musi być otwarta. Dzisiaj od rana, słuchajcie, wieprzałem na treningu Muay Thai godzinę bez przerwy, bum, 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 także jeszcze jestem rozpędzony, ale domyślam się, że po tej godzinie to gdzieś mnie trafi spowolnienie. Bo jeszcze jest adrenalina, endorfiny, dopamina, czyli od takiego mocnego treningu fizycznego. Tak się zastanawiam, gdzie jest checklista i coś nie mogę jej znaleźć, ale ona wygląda o, w ten sposób. Mamy checklistę, tak? To jest checklista do wyjścia sprawdzające w rynek. Czyli tutaj ja ci pokazuję, jak wygląda pattern. Tutaj checklista po angielsku, bo robimy to samo w Stanach i w Anglii. Tylko że kurs kosztuje 3 razy tyle. Także na mniej zapłacisz 5-10 tysięcy euro czy funtów, dolarów za kurs, który tutaj możesz wykupić dosłownie za nieduże pieniądze. A to są rzeczy, które ja pokazuję od tutaj szkolenie w TMS, nie wiem, w 2014 roku strzelam, prawie dekadę temu, tak? Także tu jestem 10 lat młodszy na tym zdjęciu, tak? Jak prowadzę tego typu zajęcia w Polsce. Ostatnio nawet nie prowadzę, bo nie jestem od 2 lat w kraju. W te wakacje może wpadnę do Polski, zobaczymy, może poprowadzę właśnie jakieś zajęcia stacjonarne również dla przyjemności. Natomiast tutaj trzeba wiedzieć po prostu, jak rynek będzie się testował, jak zająć pozycję albo nie, bo tutaj rynek może strzelić do góry. To nie jest powiedziane, że ona 100% będziemy wchodzili w pozycje krótkie, tak? Ale to jest piękny sposób na wejście w rynek i to będziemy za chwilę omawiali na zajęciach mentoringowych. Dynamikę ceny, co się tu dzieje, czy zajmować pozycję, w jaki sposób. Czyli po prostu możesz przećwiczyć to ze specjalistą, który robi to codziennie. No a codziennie teraz nie traduję, ale były lata, gdzie wykonywałem po kilkanaście, czasami nawet więcej, kilkadziesiąt tradów dziennie. Tak? Czyli masz do czynienia z kimś, kto wykonuje 3 takie treningi Muay Thai, jakie ja zrobiłem dzisiaj. To są goście, którzy 2 razy dziennie są, 3 razy dziennie na sali gimnastycznej, tłuką, nie? Także jednocześnie zobaczcie, teraz te trady, które pokażemy, może wam troszeczkę rozjaśni się, ci, którzy są dzisiaj pierwszy raz, czy osoby, które pierwszy raz, czy to ma dla was sens, czy to się składa w całość, jak rynek jest skomplikowany gdzieś tam, nie wiem, na YouTubie,
na innych szkoleniach, ludziach, którzy się uczą 2-3 lata, twierdzą, że są dekadę na rynku. Czy tutaj w sposób prostszy jesteście w stanie to złapać, co pokazujemy w tradeach waszych od razu na czacie, co się dzieje? AB tutaj pyta, czy na żywo mam szansę w trakcie kursu małpować, czyli wykonywać te same trady. Znaczy szansę masz, ale nie do tego służy kurs. Także ja zawsze mówię, że w kursie nie o to chodzi, ale jasne, jak się pojawiają takie sytuacje, to przecież ja nie śledzę, co ktoś robi sobie w domu, tak? Jak wykonuje te trady? Może niektóre z nich właśnie były gdzieś, nie wiem, wykonane na kursie. To są wasze trady z czatu mentoringowego, powtarzam. Czyli zobaczcie, typowy moment przystoju, taki jak teraz mamy na rynku tutaj, tak? To, o czym mówię, że może się wydarzyć, może, to nie jest dla mnie jakiś gwarant, to tu jest bardzo podobna transakcja, wejście w rynek, tak? Jednego z naszych kursantów, być może jest z nami dzisiaj na czacie, a tutaj bardzo, bardzo już podobny trade, praktycznie identyczny do tego, co mamy tutaj po prawej stronie P, prawa strona mamy wykres na żywo, a tutaj po lewej stronie mamy typową flagę, wejście w rynek. Widzicie, jak jest tutaj wejście otwierane, tak jak pokazywałem przed chwilą. Bardzo klasyczne, typowe wyjście, bardzo podręcznikowe. Tylko w podręcznikach niestety nie uczą tego na świecie, tak? Więc ja mówię podręcznikowy według schematu Forexis Trader naszej szkoły. To są schematy, które też są patentowane. Nazwa paterny, jak również powtarzające się układy w Polsce jest opatentowane. Inni pokazują podobne czy inne rzeczy, tak? Czy całkowicie inne strategie, bym powiedział, w Polsce są pokazywane. Ja mogę przekazać wam, czy chcielibyście dołączyć do takiego czatu na WhatsApp, który jest otwarty. Mamy tutaj Forex analizę, przykładowo informacje różne. Jest tutaj taki czat, brokerzy się nazywa Forexis Trader. Sporo tutaj pokazujecie też rzeczy, postujecie i tak dalej. Także jest dużo ciekawych rzeczy. Mogę wam wkleić link na czacie, właśnie wkleiłem link do tego czatu, także możecie dołączyć do czatu brokerzy, będziecie mieli też wsparcie z naszej strony, tak? Bezpłatnie. Książek, słuchajcie, ja nie polecam, to troszeczkę tak jak Michał, poleciłbyś jakąś książkę o Kama Sutrze. No słuchajcie, moja dziewczyna robiła szkolenie z tantry online, a ja ćwiczę tantrę i wymianę energetyczną na żywo, także no online, no możesz się czegoś dowiedzieć z tantry, z Kama Sutry, z prowadzenia samochodu, także, ale to są branże, w których nie nauczysz się z książek ani trading. Jakby ktoś rzeczywiście dobrze to opisał, jakbym się nudził cały rok, to może napisałbym taką książkę, no to miałbyś szansę nauczyć się z tej książki czegoś, ale taka książka nie powstała. To musi być pokazane na żywo. Tak? W niektórych branżach można to na żywo online pokazać, tak jak w tej branży, a na przykład seksu albo prowadzenia samochodu, no na żywo online nie pokażesz. Musisz być w samochodzie z kimś, rozumiesz? Inaczej nie nauczysz się niektórych branż. Tu akurat mamy szczęście, bo tą branżę, jak wejdziemy online na żywo, to nie musisz być w tym samym pokoju ze mną, wystarczy, że jesteś na Zoomie, na Skype'ie, w tym samym miejscu, na platformie webinarowej, tak? Właśnie dołączacie tutaj z webinaru do czatu, tak? Także tutaj przesuwam ten czat. Także pełna kultura na czacie, fajni ludzie, fajne towarzystwo, niektóre towarzystwo, które zarabia tysiące złotych i tysiące dolarów dziennie, niektóre towarzystwo, domyślam się, milionowe, poszczególni ludzie, którzy tutaj są na czacie, także też uważajcie, z kim się próbujcie kłócić tutaj polską dyskusję, skąd ty wiesz, co ty tam robisz, tak? No tutaj na czacie jeszcze naszym tego typu rzeczy się nie pojawiały, ale kiedyś się pojawią i będzie taki moment, że wypieprzymy pierwszą osobę i to bez ostrzeżenia z tego czatu, jak zobaczy, że ktoś traktuje kolegę z góry albo jest jakaś gównokłótnia polska. Ale na naszych czatach jak to jest możliwe? Wszędzie w Polsce to się pojawia, a na naszych czatach Forexis Trader tego nie ma w ogóle, mimo tego, że nie filtrujemy jakoś mocno ludzi, tak? Czy kto tutaj dołącza do bezpłatnego projektu, po prostu dołączacie. Ale to są ludzie z kulturą, widzę, że łapiecie ten dryg, żeby się szanować, widzicie ogrom wiedzy, którą pokazujecie w tradeach i co się dzieje na żywo. To są wyniki faktyczne kursantów, tak? Jak wejść w 500 pozycje do przodu, jak wejść w 500 do tyłu, tak? Ale po tygodniu, dwóch, trzech tygodniach szkolenia, to tabele, które pokazujecie, jak przejdę gdzieś tutaj, mam na pewno tabelę, nie wiem, inną szkoleniową, czy już otwieram, katalog 3-miesięczny.
Mamy tutaj transakcje klientów, czy najczęstsze trady, tak, które pokazujecie, to już są trady, które produkują masę wyników, tak, finansowych. To, co się dzieje właśnie na czacie zamkniętym, co pokazywałem. Później te wyniki co jakiś czas wklejamy, czy wy wklejacie na czacie, zbieramy je w jedno miejsce i pokazujecie, jak traduje ktoś, kto już traduje, tak, gdzie to są trady na 1000 zł. Buy, sell, 2000, 2500, 10 gdzieś tam wpada, zależy jaką strategią, jedną z dwóch strategii albo dwie ktoś wykorzystuje w praktyce, tak? Także no, są to bardzo ciekawe rzeczy, sama obserwacja tego, samą obserwacją już się możesz nauczyć, kto traduje w jakim stylu, nawet tak, Artur tutaj pisze, że fajnie wspieracie się na czacie, nawet na głupie pytanie gdzieś tam każdy ktoś odpowie, tak? Także fajni ludzie u nas jakoś, fajni ludzie są, także polecam z całego takiego serca optymizmu. Natomiast tutaj za godzinkę przechodzimy właśnie, za godzinkę, za 20 minut mamy mentoring, czyli to są kursy za 5, 10, 15, 30 tysięcy mentoringowe, gdzie będziecie widzieli, jak tutaj trade się zapowiada, co robimy. Tak, natomiast wszyscy ci, którzy może zaczynają, którzy nie są jeszcze na etapie, chcę za 10 tysięcy wykupić kurs, tak? Tutaj, tak jak wspominałem, nasze kursy poszczególne, nawet na wideo, one kosztują 1500 zł. Poszczególne w pigułce to są pełne kursy, bardzo fajne, tak? Masz się zwycięskich układów nauczyć, ale jakbyś miał wykupić 3-4 takie kursy, no to sam widzisz, ile by to kosztowało, tak? Po prostu kilka razy 1500 zł czy 700 zł kurs rozwoju, on jest specjalnie tak tanio, żeby każdy mógł go wykupić praktycznie, tak? Natomiast mamy promocję, gdzie tego typu pakiet Gold, tych pakietów jest bodajże 30 sztuk czy mniej, bo już udostępniliśmy paru osobom, jest 30 sztuk, także jak myślicie na bazie 10 tysięcy ludzi, jak szybko te 30 sztuk gdzieś tam zniknie. To jest ustawione na stronie, że po prostu strona przestaje być aktywna. Jak te 30 sztuk zejdzie, nie wiem, w dzień, 2, 3, 4 dni, 5 dni, tak domyślam się na webinarze, kilka osób zakupi od razu, czy 10, 15 osób. Także, bo tutaj otrzymujesz tak, kurs początkujący, który może już macie i materiały, kurs na start, tutaj dwa układy poznasz od razu powtarzające się, webinary labs, nagrania z webinarów, ćwiczenia, analizy, kurs za 1500, który jest osobno za 1500 sprzedawany, czyli tu jest stak cenowy tego wszystkiego na jakieś 5, 6, 7 tysięcy złotych. I to jest w pakiecie Gold dostępne nie za 700, tak jak normalnie jest oferowane, ale za 250 zł miesięcznie. Wszystkie te kursy, które nasz menedżer projektów wkleił, żeby to było widoczne, że wszystko to jest w środku. Także ja przekazuję wam ten link. Jesteście gotowi? Tutaj jest możliwość, że się skończy to na dzisiejszym webinarze, bo jest 158 osób tylko teraz. Także możliwe, że mogłyby zostać wykupione 20-30 miejsc. Także właśnie wkleiłem link do pakietu Gold. To nie jest, słuchajcie, jakiś duży zarobek dla nas, bo to jest 250 zł, czyli żart. My nie celujemy w to. Oferujemy kursy za 15-30 tysięcy złotych, również jeden na jeden. Także możesz wykupić pełny mentoring od kilku tysięcy złotych zwyż, co nie jest dużym kosztem. Bo ja na studiach byłem, to $1000 konto rozpiździłem w 3 miesiące i kolejne w 3 miesiące, 2 miesiące i kolejne w 3 miesiące. Także $3000 to poszły, wiecie, w rok nauki. A przez ten rok gówno się nauczyłem, tak? Całe szczęście nie wysadziłem pieniędzy u brokera, który nie chciał mi ich oddać, bo w dół dobrych brokerów inwestowałem, ale jeszcze was często to jeszcze po drodze dotyka, tak? Oprócz wysadzanych pieniędzy to jeszcze broker słaby. Także to też doszlifujemy od razu na dzień dobry, tak? Także Sylwia, masz dostęp do tego wszystkiego, co tu jest widoczne i nie ma tutaj konsultacji na żywo w pakiecie Gold za 250 zł, tak? Kursy na żywo to już jest całkowicie inna półka. Także tutaj są nagrania. Teraz przejdę, pokażę wam, co tutaj klikam klikam drugi kafel, wybieram tutaj u siebie pakiet Gold, który ma 7 kafli, czyli takich jakby 7 podkursów. Właśnie otworzyłem jeden z tych 7 kafli. 11 kwestii, jak zarobić 100 tysięcy na Forex, tak? Webinar Bitcoin, jak na kryptowalutach tradować, tak?
tutaj TradeCamp 2000 streaming ze szkolenia na żywo, czyli tak jakbyś była na zajęciach na żywo w ostatniej kampanii, tak? Dynamikę ceny, jak określamy, kolejne nagranie, tak? Trzy największe błędy tradingu i trzy odpowiednie stop lossy i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jeden z kafli, który tutaj jest. Kurs na start przykładowo za 300 właśnie otworzyłem. Tutaj masz typową pigułkę, pattern 1, pattern numer 2, trzy najważniejsze czynniki. Tutaj z tego kursu za 300 zł już ktoś mógłby zacząć sukcesywnie tradować, moim zdaniem. Jak nie jest jakimś wielkim oszołomem, tak, że raz w górę, do góry, w dół, w klep, wiesz, wchodzi w rynek co 15 minut, nie? Po prostu kasyno mu się otworzyło i traduje, co 3 minuty otwiera trade. Nie, jak ktoś znajdzie pattern i na spokojnie wchodzi, układy i wejścia w rynek są pokazane na żywo, gdzie wchodzić w rynek jest pokazane, o patternie dokładnie jego historia, analiza jest pokazana, o patternie numer 2 z lat 2010-11 jest dokładnie pokazane, jak jego historia się zaczęła, jak podręcznikowe układy na webinarze godzinnym funkcjonują, jak nie funkcjonują, wszystko tu jest. To jest kurs za 300, który jest częścią tego, co dajemy tutaj w tych 7 kaflach. Rozumiecie już, jaki to jest ogrom wiedzy? Bo czasami ja nie tłumaczę, tylko mówię na webinarze, teraz pakiet Gold możecie odebrać za 2,5 stówki, czas start, 7 dni to może trwa, czy tutaj 5 dni, mamy 30 miejsc, ale może się to skończyć szybciej. Także to jest no co najmniej bardzo dobry start, masa wiedzy. Jeszcze raz wklejam tutaj link do tego w połączeniu z czatem, naszym wsparciem tutaj na żywo na czacie, gdzie ci kursanci pomogą na czacie mentoringowym, bo możemy cię dołączyć do mentoringu, czyli do ludzi, którzy wykupili jakiś kurs, czyli ludzi, którzy mają jakąś kulturę i wiedzą, po co tu są, to masz praktycznie no pełne wsparcie. Możesz zapytać, co się tutaj dzieje, później będziesz pytał, zobacz, ten pattern już typowe sygnały spadkowe wykonuje i to jest typowy moment do otwierania pozycji, jak tutaj on się zatrzyma chwilę dłużej albo zacznie spadać. Czyli jesteśmy na tym punkcie, gdzie za 20 minut ja będę pokazywał albo jak on się zanegował, albo jak spadał w dół i który to był ten moment wejścia w rynek, albo razem określimy ten moment wejścia w rynek, jak jeszcze on nie nastąpi w ciągu 20 minut na tych zajęciach mentoringowych po tych otwartych, bezpłatnych, które właśnie mamy, także omówimy sobie checklistę, czyli jak tutaj wchodzić w rynek, w tą pozycję, to też w pakiecie Gold będziesz doświadczał tego typu rzeczy. Do linka tutaj Olek mówi, kupiłem, dzięki, ja również dziękuję. Także dziękujemy też za zaufanie, prawdzie to jest bardzo niedużo pieniędzy na początku, ale to jest wciąż jakieś zaufanie, tak? Także na początku pytałem was, co musi się wydarzyć w twoim życiu, żeby nastąpił ten impuls. Czy ty się boisz zainwestować 10 tysięcy, czy ty się obawiasz zmienić swoje życie, czy ty się może obawiasz, że jakiś się sukces czy coś innego pojawia? Człowiek tak się przyzwyczaja do bycia na etacie czy w jakimś wypłaceniu podatków polskiemu czy innemu rządowi, który cię goli po prostu całe życie na to, żebyś dostał emeryturę. Moja mama właśnie dostała emeryturę, skończyła 60 lat, fajny taki moment, trochę to odciąży jej budżet. Także te emerytury nie są takie niskie jak kiedyś w Polsce. Mimo to, że brakowało jej kilka lat pracy, znaczy ja za nią płaciłem ZUS i składki różne, ale nie były to jakieś pensje, to dostała jakąś emeryturę, która nie jest jakaś strasznie podła, jak na to, że kilka lat pracy tam było, nie wiem, przesuniętych, czy właśnie tylko ZUS opłacaliśmy. Także to są takie impulsy, o tutaj akurat w Hiszpanii, na Majorce, o takie dziewczyny. A dziewczyny były takie chętne w barze, a ja w ogóle nie miałem siły z nimi gadać. Ta czerniawa dziewczyna była taka piękna, fajna, dosyć bardzo naturalna. O. A nie miałem siły z nimi gadać akurat w taki wieczór, gdzie czasami jestem tak zmęczony, że po prostu nie mam siły autentycznie. Nawet jakby ktoś mi oferował biznes za milion. Także ja pracuję nad tym, jak dni wolne wpasowywać w te biznesy, podróże, ludzi, których spotykam, bo trochę tego jest dużo w moim życiu na co dzień. To nie tylko są zdjęcia z kilku imprez. Ja praktycznie nie piję, nie palę, nie zażywam substancji, jem niedużo cukru. Muszę tak o siebie dbać, bo natłok rzeczy, które są w moim życiu, po prostu muszę być w kondycji bardzo wyjątkowej. Tak? Ale pytam ciebie, co u ciebie musi się nastąpić, co musi nastąpić, żebyś przełamał swoje wymówki, że hej, mogę zrobić coś innego, albo moje życie ma, o tutaj kolega z Polski u mnie w domu, spędził chyba z tydzień, spędził w dżungli,
a nie znaliśmy się wcześniej, także przyjechał po prostu tak, przekimać się z dwie noce i został z tydzień. Jarek Gold z tych pakietów abonamentowych to jest chyba najszerszy pakiet, jaki mamy. Czyli ten Gold, bo tu jest jakiś pakiet Silver, coś jeszcze, ale pakiet Gold to jest najszerszy, on kosztuje grosze 250 zł. Także nie kombinowałbym, co jeszcze tutaj mamy dostępne, tylko po prostu wybierz. Oczywiście tu jeszcze można próbować kurs kupić zaawansowany za 3400 zł, czyli jeszcze szerszy materiał, ponad 100 materiałów wideo z przykładami transakcji. To jest kurs zaawansowany, czyli już pełny strzał w kierunku rynku i profesjonalnego handlu. Że to jest taki dobry strzał, czy większy niż potrzebujesz za 250 zł miesięcznie, za śmieszną cenę, ale to jednak są pieniądze, także oczekuj konkretnej wiedzy tutaj, tak? Ja wam pokazuję jakieś zdjęcia, jak gdzieś tam moje życie się potoczyło z ludźmi śmiesznymi z całego świata. Niektórzy ciekawi, inni mniej, niektórzy bardzo przebudzeni, inni mniej, niektórzy imprezowi, inni bardzo duchowi. Także życie podążyło się w całkowicie, powiedziałbym, niespodziewanym rachunku, kierunku rachunku też. Niespodziewany kierunek. Niespodziewane, jedna prosta decyzja może poprowadzić cię w niespodziewanym kierunku. Niespodziewanym dobrym kierunku, tak? Tom, czy pakiet Trade Camp jest jeszcze dostępny? Tom, musiałbyś do nas napisać na maila. Michał Forex sprawdzi, ja maili nie sprawdzam, także nie wiem, kto go czyta, może ktoś z naszej załogi, także napisz na michałforex.trader.pl, a najlepiej gdzieś się odezwij do nas na czacie brokerzy właśnie, na jakichś mediach takich bardziej, gdzie jesteśmy. Na mail to jest jakieś, wiecie, lata 80., 90., ja już maili nie sprawdzam od pół roku. Ktoś tam z naszej firmy wchodzi, sprawdza, no ja tam patrzę raz na 3 dni, przejrzę maile, czy są jakieś pytania, coś takiego, co było konkretnego, a tak to w tych mailach, co ja mam z tymi mailami zrobić, rozumiecie? One nie płacą ani czasowo, ani rozrywkowo, ani pieniężnie, także na WhatsAppie się odezwijcie, na tym czacie, gdzie wklejam wam link do tego czatu jeszcze raz do czatu brokerzy, tak? Tutaj złapiesz mnie, czy innych ludzi, czy możesz zapisać naszego konsultanta, co się dzieje, tak? Także Małgorzata tutaj mówi, mam 4 potężne kursy na start, co polecasz po tych kursów, czyli co polecasz po takim pakiecie za 2000, jaki Małgorzata ma, to polecam tutaj kurs mentoringowy, czyli przejść od razu cały kurs na żywo ze wsparciem, czyli cały pakiet mentoringowy, który kosztuje co najmniej kilka tysięcy złotych, a gdzie przejdziesz całościowe szkolenie ze wsparciem 1:1 i na żywo. Także przejdziesz po prostu program szkoleniowy, tak? Od A do Z. Bo tak nic całościowego programu, że tak powiem, nie zwróci czy nie zastąpi. Czyli od A do Z, od wsparcia oporów trendów poprzez wykonywanie trade'ów faktycznych, tak? Patryk, jakie są najlepsze instrumenty do handlowania? Euro, dolar, funt, gold, WTI, znaczy główne pary walutowe na pewno są najlepsze, bo one mają najtańszy spread, czyli tutaj na przykład euro, dolar po lewej stronie teraz włączyłem, tak? Natomiast u mnie zobaczycie, że jest to złoto, WTI, czyli ropa i S&P 500, z reguły po lewej stronie jako pierwsze S&P 500, tak? Bo najmniejsze spready są, ruchy są olbrzymie, czyli początkującym urwie ręce, ale jak ktoś umie tradować, to największy zarobek w niedużym czasie cię spotka, tak? Jak już umiesz tradować. Jak nie umiesz, no to odwrotnie, największa strata cię spotka, tak? Także Dawid, kupiłem, byłem 20, a tutaj 20 miejsc, mówisz, jest u nas na gold pakiecie, możliwe, że jest 20, nawet nie wiem, gdzieś tutaj jest napisane, czy jest, tu jest, sorry, 30 osób miało być, mi mówił menadżer, także możliwe, że zostało 20 czy ileś tam, nie wiem, jak tutaj to się to update'uje, ale jak jest strona aktywna, to na pewno jeszcze możesz skorzystać z zakupu, także wklejam po raz ostatni dzisiaj na czacie, to jest pakiet Gold, promocja, od razu dostaniesz cały dostęp, cały rok do tego, to jest abonament, także teoretycznie tutaj 250 zł będzie się ściągało w autosubskrypcji, ale w praktyce możesz anulować w dowolnym momencie, tak, że nie ma tutaj musu, nikt cię nie zmusi do tego, także nie ma żadnego ryzyka, nie ma żadnych wymówek, tak to jest ustawione, żeby było komfortowe dla was.
Także, natomiast życie dalej, komfort twojego życia zależy od ciebie. Nie tylko od jednej decyzji, ale od ciebie, tak? Kebab versus fancy restauracja, tak? To co ci na walentynki. No ja już takich problemów nie mam, ale też jakoś po restauracjach, gdzie płacę 100-150 dolarów, jakoś tak nie lubię za bardzo płacić, nie? 600-800 zł za restaurację. Płacę często, ale nie jest to jakoś moją domeną przykładowo, nie? Może dziewczyny nie brałbym na kebaba walentynki, ale wciąż niekomfortowo z pieniędzmi się czuję, powiem wam. To chyba z Polski się tak po prostu. Jak człowiek się urodził, tak jak urodził się rybą, to orłem nie umrze, ale można próbować. Także ja próbuję. Próbuję zmienić mindset, próbuję wyjść z tej biedy polskiej, ograniczenia, bo tak człowiek może mieć miliony i dalej jest takim Żydkiem, nazwijmy to wprost, tak? Bo Żydów również, znam Arabów i Żydów, niektórzy są z moimi przyjaciółmi. Tutaj na przykład koleżka jest z Arabowa, innego mam kolegę na zdjęciu, jest żydowskiego pochodzenia typowo, także oni mają grube zapędy, tak? Butelki wody ci nie przyniesie nigdy sam z własnej, 10 lat go znam i jeszcze nigdy nie przyniósł mi butelki wody, nawet w hotelu all inclusive, nie? Wszystko po połowie chce zjeść, to najlepszy jego podział na świecie, jak może połowę za coś zapłacić, to już jest szczęśliwy, nie? Ale mają innych dużo zajebistych cech. W inny sposób mogą cię wesprzeć tacy ludzie swoją mądrością, jakimiś cechami charakteru, oszczędnością właśnie, tak? Tym, że pieniądze nie rozpieprzają im się między palcami, tak jak mi całe życie, że ile bym nie zarobił, to wydam. Ale z drugiej strony no, zarabiam coraz więcej, także nie ma tego problemu, że nie wiem, coś mi odetnie powiedzmy od źródła dochodu, nie wiem, może jakiś wypadek duży, niesprawność umysłowa, to na pewno tak, więc biorę to pod uwagę, więc kupuję nieruchomości, pomagam mojej mamie rozwinąć jej nieruchomość też troszeczkę, żeby miała coraz więcej na wynajem tam rzeczy. To jakieś mieszkanie patrzę, żeby zakupić kolejne. Tak, żeby jak coś by kiedyś się stało i nie wiem, to zdolność człowiek by stracił mentalną, to że można by jakoś osiąść na raulach i przeżyć za ten 1000, 2000, 3000 dolarów miesięcznie, nie? W Meksyku, na Filipinach czy w Polsce. W Polsce to można żyć jak Bóg, nie? Za 2-3 tysiące dolców miesięcznie taki kawaler jak ja, czy nawet z niedużą rodzinką, to spokojnie bym sobie pewnie przeżył bez jakichś super wymagań, tak? Jaki kapitał trzeba mieć, żeby zacząć inwestować? No jakieś 500 zł, Darek tutaj pytał, jakieś 500, żeby zacząć, a później 500 dolarów, tak? No, możesz zarobić te pieniądze na rynku też. Także Jack, co ci brakuje z polskiej kuchni? O, brakuje mi pierogów i schabowych, czyli takich typowych rzeczy. Tutaj nie ma takiego jedzenia, dlatego to jest jeden z powodów, dlaczego do Polski być może przyjadę w to lato. Trochę się boję wracać do Polski, bo 2 lata nie byłem, więc ten klimat w Polsce z całym szacunkiem jest tak inny, wibracja, także tu jest Meksyk, a tu jest Polska, te dwa zdjęcia, nie? Po prostu taka szorstkość mnie w Polsce trafia, że jestem w szoku kulturowym, wracając do swojego kraju, z którego rzekomo pochodzę, tak? Jestem w szoku kulturowym. Tutaj mnie obmywa ciepły wiatr wilgotny i uśmiechy ludzi, którzy mają serca na wierzchu piękne, jak przechodzą na ulicy, mówią dzień dobry, cześć. W życiu cię nie widzieli na ulicy, mówią cześć, jak się masz, dzień dobry, z uśmiechem pięknym na ustach. A w Polsce taksówkarz opowiada mi o swoich problemach, jak wrzód ma na wątrobie i w ogóle, i że wojna jest na Ukrainie pewnie. Pierwsze co usłyszę wsiadając do taksówki czy na dworcu polskim, jak wyląduję gdzieś, nie? Samolotem. Także to taka rzeczywistość mnie spotka, więc ja się boję tej rzeczywistości, bo to nie jest już mój świat. Ja nie żyję ani w problemach, ani niezakotwiczony jestem w jakimś strachu. Mam tam jakieś swoje kwestie, wiadomo, nie? Tak jak każdy. Adam, czy zapłacić można tylko PayPal, czy można blikiem lub przelewem? Tutaj chyba jest tylko PayPal, można zapłacić subskrypcję, czyli subskrypcja podłączona, ale zapytam tutaj naszego menedżera, czy można w przyszłości Stripe'em zapłacić, czy subskrypcja. Napisałem właśnie wiadomość w międzyczasie, czyli tutaj podałeś nam pomysł biznesowy, żeby podłączyć pod inny system kartowy, czy jeszcze inny. Nie Blik polski, ale taki subscription w programie amerykańskim, gdzie kartą możesz zapłacić zwykłą polską, nie? Czyli kartą po prostu do konta. Także słuchajcie, to było na tyle, bo za 15 minut prowadzę zajęcia mentoringowe dla grupy zamkniętej.
Pozdrawiam Was serdecznie. Tutaj Tom, Ty pytałeś o TradeCamp link. Ja wkleję na czacie. To jest coś dla ludzi, którzy chcą już poziom dalej, czyli dwie edycje mieć na wideo nagrane. Cały kurs warty kilka tysięcy. On jest chyba w cenie 3-400 tutaj, o ile pamiętam, 157 materiałów, czyli w ogóle next level. Wkleję Wam link na czacie, głównie dla Toma, który o to pytał, tak? Czyli coś takiego jest możliwe. Także to jest już taki pełny kurs profesjonalny, gdzie w pierwszej godzinie właśnie dowiesz się, jak odebrać pierwsze 1000 dolarów, te 6-8 tygodni, jak dopiero zaczynasz, czy w 4-3 tygodnie, jak już tradujesz, tak? Także tu jest, przesłałem link do TradeCampu, czyli takich kursów, 4 kursów na wideo, potężnego pakietu z pełnym kursem już i pełnym nagraniem z edycji na żywo, czyli już taki gruby materiał, tak? Także na dzisiaj, słuchajcie, ja dziękuję, pozdrawiam Was, wyłączam nagrywanie. Bawcie się dobrze, korzystajcie z tego, co jest, bo to nie będzie zawsze dostępne, tym bardziej, że wychodzimy na Stany, na Anglię, tych kursów będziemy troszeczkę tam oferowali. Być może fajna grupa się rozwinie, być może niedługo polska grupa zostanie wchłonięta przez angielską, a nie tak jak teraz, że angielscy poszczególnie dołączają do polskiej grupy tutaj, żeby widzieć, jak Wy tradujecie. Czyli Amerykanie i Anglicy uczą się od Was, tak jak powinno być, że polscy inżynierowie w Polsce mają wynalazki fotowoltaiki, perpetuum mobile, elektryczne wynalazki, chat GPT, AI, Polak tworzył chat GPT teraz kolejnej wersji w Stanach czy gdzieś, programiści najlepszej kategorii z kraju. Ludzie ze świata od nas powinni się uczyć, tylko my o tym nie wiemy albo nie jesteśmy promowani, bo jesteśmy gdzieś pod kwestią francusko, angielską, rosyjską. Już nie chcę przechodzić w politykę, ale nie jesteśmy niezależnym krajem. To mówię czasami na webinarach. I dlatego dużo o Polakach na świecie też nie słyszycie, ani tutaj mamy super zaplecze umysłowe, finansowe, rozwojowe, też duchowe, a to się jakby nie rozwija, że jesteśmy Silicon Valley, domeną na świecie technologiczną albo inną. Dlaczego? A mamy takich ludzi, którzy tworzą czaty GPT, czyli główne potęgi AI na świecie teraz, tak? Ludzi wielkości pewnie Ilona Muska, programiści, inżynierowie, technicy, doktorzy. Także słuchajcie, prędzej czy później to wypłynie. Także ja tutaj się śmieję, że teraz Anglicy, Amerykanie do waszego czatu dołączają, ale z racji wielkości, ilości ludzi angielskojęzycznych na świecie, możliwe, że ten angielskojęzyczny czat wchłonie polski, że będziecie po angielsku patrzyli na trady niedługo, tak? W perspektywie 6 miesięcy roku. Także korzystajcie, póki to jest możliwe teraz, to co jest możliwe. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się. Tutaj pozdrawiam Was ciepło z południa Meksyku i bawcie się dobrze z tym wszystkim, co Wam przesyłamy, dobra? Pozdrawiam serdecznie, cześć, hej.